Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Psałem Kos z kanału Team Game. Zapraszam Was na kolejny odcinek Fernbusa. Tak, manikiem tym jeździliśmy. Tym manikiem jeździliśmy. To jest oczywiście z tym busu, czyli też nim jeździliśmy. Naszym Skylinerem jeździliśmy. No i teraz mamy komfort klasy. Mamy 515, 516. 516.2, 517, 519. Jeśli chodzi o te krótkie autobusy, ja strasznie nie lubię nimi jeździć. Panie podskakuje. Więc my dzisiaj może zróbmy tak, że pojedźmy sobie 19, tym najdłuższym, największym autobusem. Zobaczymy, jak on będzie w ogóle wyglądał. Ciekawe, czy da się jakieś... Aha. Nie mamy jakichś fajniejszych malowań do niego. Nie wiem, czy zostawić go białego, czekajcie. Czy domyślny? Czy taki? Kurde, teraz nie wiem. Dobra, chyba pojedziemy tym domyślnym kolorem. Oczywiście realistyczny. I teraz tak, jechaliśmy w marcu, czyli teraz pojedziemy w kwietniu. Kwiecień też zróbmy ten 15, niech będzie, ale to niedziela, to pojedziemy 16, dobra. 16 kwietnia jedziemy, 19 rozpoczynamy, niech się załatuje, to się chwilę zejdzie jak zwykle. Mam nadzieję, że kierunkowskazy mi tu będą działały, że nie będę musiał znowu wszystkiego przestawiać. I suma sumaru, pierwszy raz będę do niego wsiadał dzisiaj, więc... Obejrzę go z taką samą ciekawością, jak i wy. Trasa króciutka, więc długo nie będziemy jechać, ale grunt, żeby poznać, zobaczyć autobusik, jak to wygląda. Dobra, jesteśmy. W pierwszej kolejności się zaloguję na naszym smartfonie. Do Zburku będziemy jechać. Obejrzyjmy sobie, jak ten autobus wygląda. Kurde, fajnie jest. Coś tu jeszcze kliknąć? A, tu jest bagażnik. Tu jest bagażnik. I tu jest bagażnik. Tu ma, zobaczcie, trzy komory bagażnika. Kurde, duży, ładny jest. Tu się nie da niestety obejść, otworzyć. Tu są chyba drzwi. Tak. Bagażnik, bagażnik. I drzwi. To bagażnik to ma, powiem wam, że kurde, całkiem, całkiem. Zobaczcie, kawał bagażnika. Dobra, pozamykajmy. Przyciemniane szyby. No i dobra, chodźmy do środka. Jak to wygląda? Aha, tu nie mamy znaczka, mamy czerwone. Czerwone coś. Przydałaby się jakaś modyfikacja na to. Ej, no tutaj to już, patrzcie, te siedzenia, no to już jest, to full wypas, jakaś skóra, te sprawy. Ale miejsca tutaj to za bardzo nie mam na nogi. Tutaj drzwiczki, kibelek, dosyć duży. No i tutaj siedzenia są, dobra. To tak sobie nawet wygląda w miarę. Przejdziemy się z nim, zobaczymy. Zobaczmy, jak to w ogóle wyglądają kokpity. No tu jest, to będzie mnie denerwować. Trzeba coś nacisnąć, tu się nic nie da nacisnąć, dobra. Piąteczka, tak, najpierw tutaj może włączmy zapłon. O kurka, patrzcie, te drzwi to takie są, ej. Głośność radia, radio jest tutaj.
Dobra, zamknę drzwi. Fajnie. Reset zaworu. Zablokuj lewy bagażnik. Zablokuj prawy bagażnik. A skoro nie wiem, czy on jest zablokowany, czy odblokowany? Ej, nadmuchy. Czekajcie. Nadmuch powietrza tu, nadmuch powietrza z tyłu. Wydmuch powietrza, aha, czyli do tyłu, dobra. Poczekajcie, to trzeba pozamykać. Ej, można i tak zrobić, fajne. Dobra, ale my i tak będziemy klimę włączać. Więc... czyszczenie kamery zapalenia? Fajne, dobra. WC. Kuchnia. Udostępnienie hostessy, udostępnienie kuchni. Udostępnienie zasilania. No dajmy im te gniazdka, jak mają. Wyświetlacz. Monitor kierowcy. Aha. Monitor pasażerów. Wi-Fi. To mi niepotrzebne. Światło kierowcy. Przyciemnioność, oświetlenie, ale to my jedziemy w dzień. Udostępnienie lampki do czytania. Dobra, teraz tak, klimatyzację. Włączmy klimatyzator. Czekajcie, nie da się tego przesunąć, nie. Ale ja nie widzę, ile tej klimatyzacji jest. Tu się da naciskać, ale czy to się coś włącza, to chyba... Nie? Dobra. Możemy sobie przekręcać. Tak, możemy sobie przykręcić. Dobra, to jest niby kierowców, to jest dla nich. Ale ja bym chciał ustawić temperaturę. Jak ja mam ustawić temperaturę? Chyba, że jeszcze gdzieś indziej, czekajcie. Tutaj nie. Główny jest głośność radia tylko. Co tu mamy? Dostosowanie kolumny sterowniczej. Aha, mogę sobie opuścić albo obniżyć, ale co z tego, jak ja nie widzę? Dobra, tu są tylko światełka, odsłonięcie szyby, aha, to góra dół jest, podgrzewanie, śmigielne, światła. Ej, dlaczego nie mogę włączyć świateł? Dobra, włączyłem. Tu już więcej nic nie ma. Kurde, to jak ja mam sprawdzić teraz? Mogę to zbliżyć, ale jak przesunąć kamerę, żebym ja mógł sobie tam zobaczyć? Chyba się nie da. Klimatyzator jest tylko włączony i tyle. No dobra. Można sobie popatrzeć, można. Tutaj przynajmniej widoczność jest konkretna. Dobra, no co? Jaki jedziemy? Nawet tu chyba przeskoczyło wam, tak na D, na 1, tak, czekajcie. Na N, wsteczny, światło cofania jest. Jest. Ale powiem wam, że nie jest to jakoś specjalnie za wyraźne. I tak się dziwnie siedzi wysoko. Czekajcie, tą kolumnę chyba można jakoś dopasować jeszcze było. Gdzie to było? Tu jest szyba. Tutaj to było? Tutaj. Ale no co z tego, że ja to dopasuję, jak ja nie widzę. Można sobie zbliżyć. No tu jest ten guziczek, ale ja go nie wcisnę w tej chwili. Dobra, jedziemy. Dlaczego nie odpaliłem?
Odpalmy go, bo chyba... Teraz. Zaskoczył. Dobra. Zaskoczył, no to jedziemy. Przejedźmy się, zobaczmy jak się będzie nam tym jeździło. Tak, nie działa, czyli jest to samo co w... To samo jest co w tamtym. Czekajcie, musimy. Muszę sobie wejść, ustawić kierunkowskazy. Sterowanie, komfort klas, oczywiście kierunkowskazy. No i niby jest prawo, prawo, lewo, lewo, a nie ma, czyli tak, prawy kierunkowskaz. Więcej, dodajmy przycisk. To ma być prawy. Ok, i lewy kierunkowskaz. Dodajmy przycisk lewo, zastosuj, wstecz i powrót do gry. Działa, działa, dobra, jedziemy. Kurna, muszą teraz jechać. Tutaj policaje. Kurde, dobra, stop, stop, stop. Ale go kołysa. Ale fajnie. Prowadzi się nawet. Jak na taki długi dyliżans. Kurna, z tymi, z tą kostką. Bo ja tu muszę się mocno wysunąć. Nie, zurwie mi kierownicę po tej kostce. Mamy sporo czasu na dojechanie, więc tu się nie będę coś bierzył po tej kostce, bo normalnie pachła masakra. Nie wyczy kilometra, ale to wszystko jest za winklem. W ten sposób i będę musiał złapać tego krawężnika. Chciał, nie chciał. Dobra. Dobra, piąteczka, otwórzmy drzwi. Da się teraz drzwi otworzyć? Da się otworzyć drzwi. Tylko, że muszę otworzyć bagażnik. Aha, bagażniki chyba są zablokowane jednak. Coś mnie tu lagło. Dobra. A pani musi akurat i tutaj stanąć, nie? Dobra, bilecik poproszę. Pani, odejdź pani stąd, bo pani tu przeszkadzasz, tylko siadaj pani. Hello, bitte sehr. Vielen Dank. Kurna, nie ma dużo ludzi, wam powiem. Kurs to taki, nie wiem, czy nam się będzie opłacać. Pani nie jedzie. Ci tam stoją. Mahlzeit, ist das gültig? Vielen Dank. Mahlzeit, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Na, da, druck. Danke. Hallo, bin ich hier, ich danke. Autobus będzie prawie pusty, więc spokojnie można sprzedawać te bilety. Moin, das Ticket. Bitte, ciao. Wszyscy? Tak, aby ta co nie jedzie. Tu nikt nie został, trzeba popatrzeć, bo czasami się gdzieś schować i później jest problem.
No tak, ja powiem wam, że średnio z miejscem tu jest. Dobra. Kurde, prawie pusty autobus, no. Zablokujmy bagażniki. Zamknijmy drzwi. Dobra. Nie tu, tylko tu. Jeszcze chwila jest do odjazdu, ale to takiego nie ma, więc będziemy jechać chyba pomału. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. No, i po gadaniu. Więc jedziemy sobie. Te zapowiedzi trzeba włączać, bo za to też są punkty. Ale tym bardziej, że on fajnie gada, ja lubię dźwięk tego gościa. I patrzcie, tutaj już całkiem przyroda inaczej wygląda w kwietniu niż wyglądała w marcu. Ale powiem wam, że całkiem fajnie mi się prowadzi ten autobus. W sumie dużo czasu to my nie mamy. Tylko że 25 km tylko do przejechania to nie jest.
bo to jest bliska trasa, bliskie miasta, ale ja sobie będę odkrywał też po kolei. Ale jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, to kurde, słabo to wszystko widać. Jesteśmy prawie na miejscu. Proponuję zwolnić. Retarder to mi działa? Działa. Nie jadę więcej do tamtego miasta, tam ta kostka jest, kurde, aż palce mi zdrętwiały od tego pukania tam. Widzieliście co zrobił? Wpakował się przede mnie. Jakbym jechał równo 50, to bym w niego przypakował, byłaby moja wina. Kurde, wkurza mnie ten ruch tutaj. No i tu jest to, czego brakuje w Skylinerze, że jak ja podniosę głowę do góry, ja widzę kurde te światła u góry. Na lewo skręcie, później tamtego nie widać jest, trzeba z tej drugiej kamery brać. Ale jeździnie się nim fajnie, to trzeba przyznać. Strasznie nie lubię w tej grze jeździć tymi krótkimi autobusami. Myślę, że ja mam chyba światła dzienne, co? Po co ja tutaj świecę? No dobra, ale już jak jadę, to jadę. Akurat mamy czerwone, to ja sobie wyjdę na zewnętrzną kamerę, możemy sobie sprawdzić, jak to wygląda. Czy my mamy światła do jazdy dziennej, czy nie? Pewnie, że mamy. To jakie ładne. Radio Bizi zaleci. No tak, blisko do celu, a ja stoję. No jeszcze mam 10 minut do dojazdu, więc spoko loko. Wcale nie trzeba się tu spieszyć, żeby zdążyć. Jeśli się spieszymy za bardzo, a mamy długą trasę, jeszcze przelotową przez kilka miast, no to możemy naprawdę narobić sobie bałaganu, będziemy dużo za wcześnie. Wolna, no szybciej. Odblokowałem sobie następne miasto, bardzo ładnie. Neutral jest, ręczny jest. Odblokujmy bagażniki, otwórzmy drzwi. No już pusto, już powysiadali. Szybko powysiadali. Sprawdźmy tylko, czy nikt nie został. Nikt chyba nic nie zostawił.
Dobra. Tak, zamknijmy drzwi. Zablokować bagażniki. To klimę wyłączę, bo po co mam tu brzęczeć. A my się wylogujemy i zobaczmy, jak punkciory. I tak, pięknie, no punkciory są bardzo, no ale 230, tylko że tu krótka trasa, ale tak, tu jeśli chodzi o ekonomię, jest gicior, obsługa, komfort 0,000%, pozostawionych pasażerów na szczęście nie było, tu same pusiki, kodeks drogowy, no pewno kolana, jak nie inaczej, jazda, i przekroczone bezpieczne odległości, i ni cholery nie czają, o co chodzi. No dobra, ale grunt, że wszystko jest tutaj normalnie, dobra. Także my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.